Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Maciek. Obiecałem Wam spacer po ogrodzie. Zawsze coś mi przeszkadza, nie pozwala mi dokończyć i nagrać w ogóle tego spaceru. Ale myślę, że zaraz się może uda. A więc zaczniemy tutaj od frontu, od garażerii. Kwiatki mojej małżonki, palma Waszyngtonia z toskańskiej farmy, ta posadzona w zenicy, trzy liście uschły. Napisałem do Andrzeja Sobkowiaka, o co tu chodzi, co z tym się dzieje. No, chodzi o to, że bryła korzeniowa była zbyt za bardzo zbita, po prostu była za sucho, miała za sucho. Poradził mi Andrzej, żeby ją podlewać częściej i mniej, tutaj jak najbliżej pniaczka, żeby ta bryła nasiąkała. Zobaczymy za jakiś czas, a zaraz zobaczycie, jak się trzyma jej koleżanka w gruncie. Tutaj melia od Mateusza Bociana. Fajnie sobie rośnie, widzę, że puszcza gałązki i chwaściory, to nic. Tutaj od Jacka Fargesia rufa. Tak, muszę się tej rury pozbyć, bo tu szły kiedyś przewody do baneru. Takie małe sezoneczki Fargesii coś tam wypuszcza. Niektóre jeszcze żółte, nie wiem czy to w ogóle puści, no ale na pewno któraś się przyjmie. Co odpadnie, to po prostu się zasadzi, będzie tutaj przy płocie taki szpaler. Idziemy dalej. Ensete Ventricosum Maureli. No przy Krzyśka Kruszynie, to jest tak, już żartowałem, że to jest cienki por. Ale no już zaczął rosnąć tak jak trzeba. Naprawdę schudł, bardzo, bardzo, bardzo. Tutaj posadzone mniejsze mojej produkcji maluszki, tutaj jeszcze mniejszy. Z takiego malucha wyrośnie kiedyś coś takiego. Kolejny to jest Ensete Le Conchietti, Ensete Ventricosum zielony. Tutaj narzucałem tych cholewek, bo i tak tutaj jeszcze muszę to zaściółkować z rębkami lub korą. Kolejny maurelasek. Tutaj jest large seed. I najmniejsze takie, nie wiem czy wyrosną. To są super boomy. Dwie sztuki, bo tu posadziłem trzy, ale trzecia odpadła. Więc takie coś zostało. No i muselka. Dalej miskant, śmielina, turbofura, kordelina, nolina, nie chce mi się ukorzenić, dostałem ją do odratowania w ogóle bez korzeni, juka. Idziemy dalej, tetrapanaksy z ostatniego filmu o tetrapanaksie. Jak widzicie, zwiędły, ale one tak mają, dopóki korzeni własnych nie wypuszczą. Na pewno część z tych sadzonek odpadnie, bo była bez korzeni, ale jak już się ukorzenią, to zaczną rosnąć od nowa. No i rabatka przed domem bananowa, to oczywiście jest Super Dwarf Cavendish Ensete Glaucum Grand 9. To jest Mekong Giant Musa Dayao i kolejny Glaucum. A tutaj kalie, które przezimowały w gruncie już trzecią zimę, a ta była ich najcięższa. Przypominam, że było dwa razy po minus 20 stopni, ale chyba warstwa
gruba warstwa śniegu je uchroniła. No i rysy zaczynają się zagęszczać. Kiedyś miałem ich bardzo dużo. Większą część porozdawałem, wyprzedałem, bo było już tego za dużo. Idziemy dalej. Może tędy. Kolejny bambus od Jacka. To jest pseudosasa japonika. Chyba wypuszczała odrosty. Będzie sobie tutaj rosła. Brugmansia. Trówki. To jest ten, jak on się nazywał? Palma szorstkowiec Fortunei Nova. I tu mamy w Waszyngtonie nitkowatą. Ona już ma, chyba będzie miała już teraz trzeci sezon lub czwarty, już nie pamiętam dokładnie. I ja ją obciąłem. Słuchajcie, obciąłem ją, bo była zmarznięta. Widać dokąd. Do tego poziomu miałem nagrywać. Nagrywałem o tym filmy wcześniej. Chciałem nagrać specjalny film dedykowany. Kurde, jeżdżą. Dedykowany tej Waszyngtonii i o sposobie właśnie cięcia. No ale nie wiem, chyba usunąłem tamte filmy, bo nie mogę ich znaleźć. Więc wam teraz pokazuję. Dotąd aż były żółte liście, suche, zmarznięte, więc tutaj obciąłem. Środek nie wychodził. I tutaj od tej... To już minęło chyba z miesiąc od obcięcia lub 2 miesiące. I już zaczęło tak wypuszczać. Była tylko w takiej, nie wiem czy pamiętacie, budzie poliwęglanowej. Słabo w sumie była dogrzewana, ale długo w niej była, miała tutaj sucho. No i zaczyna rosnąć, odbiła. Już tu widać jeszcze przycięty liść, a tutaj już te dwa wychodzące ze środka już będą calutkie. Także niunia przeżyła. Kolejny trach. Tutaj mamy Fasten Garden. Magnolia. Znowu nowa. I tutaj kolejna Waszyngtonia, którą niedawno znowu obciąłem, bo niestety ta nie chce rosnąć. Środek nie wychodzi. Nie, coś się tam dzieje. Liczę na to, że jeszcze coś wypuści, no zobaczymy. I właśnie w ten sposób obciąłem tamtą, zostawiając tylko jeden ten większy zielony liść. A ta troszkę się wysunęła i znowu się zatrzymała, więc drugi raz ją obciąłem. Jak banana. Ja tu gadam, a czas leci. Już nie będę tak szczegółowo opowiadał. Krzoczki do przycięcia, mój bałwanek. Opuncje. Też od kolegi Jacka, drugiego Jacka. Karłatka to oberwała, bo wyciągnąłem z niej środek. Zobaczymy, czy coś ruszy. Widać liście zagrzebiałe, ale żywa. Figa zmarzła, ale wypuszcza. Tu brugmansia od Jacka. Same Jacki. Szpaler, basio. Tutaj niby chwasty, a wiecie co to? To mi się kleomę wysiała. Kleomę ciernista. Nie zbierałem nasion, bo słyszałem, że się samo rozsiewa, no i się rozsiało. No i tak te basioczki. Spójrzcie. Pozostawiony najmniejszy.
matka zgniła, a jednak z maluszki wypuszczają. Ten też był tutaj. Także basio są mistrzami przetrwania. No i ta Waszyngtonia. O, patrzcie jaka piękna. Tutaj nic nie jest posadzone do gruntu. A ta w donicy coś. Coś przysłucho jej tam. Od Mateusza Bociana. Eukaliptusy. Ten coś marnie. Tutaj jeszcze coś tam wypuszcza. To drzewa butelkowe. Też od Mateusza. Tu kolejny. Tu kanna. Dobry. Dzień dobry. Tu kanna generał Eisenhower, ale wydawało mi się, że ma wirusa. Ten liść wyrasta już trochę zdrowszy, ale jeszcze jej nie sadzę do gruntu. Jeszcze poczeka tu na kwarantannie. Tamaryndowiec od Zibiego. No i rabata kannowa. Dopiero zaczynają ruszać. Się ciepło zrobiło, to już coś się zaczyna dziać. Maureli variegata w gruncie. Na razie słabo, ale poczekajmy jeszcze. Kiełkują te ziemniaki, zobaczcie. Tu zakopywałem obierki, żeby się rozłożyły, a one mi tu wyrosły. Rabarbar dłoniasty. Chiński. Znaczy rzewień, tak? Tutaj bananki te mniejsze, musamani. Velutina. Tutaj wyrastają kasztany. Muściółka była z liści kasztanowca. No razem z kasztanami, które się oczywiście wykiełkowały. Tak, już mam dość zbierania ślimaków, więc zastosowałem niebieskie kuleczki i działają, powiem wam. Musa junanensis. Matka przygniła, ale odrosty zżyją. I tutaj czekaj, co to będzie? O, co to będzie? Gizachi chyba. Tak, to będzie Gizachi, a tam Laterita. Kwacja. Tutaj zaczyna wychodzić śmierdziel. Ta pałczycha, akuba, no to jest lateritka, miskant lutario riparius, ten to zawędrował już aż tutaj, w porównaniu do miskanta olbrzymiego to się rozrasta niesamowicie, wcześniej jeden z kiełków był gdzieś w tym miejscu w trawniku, skosiłem go, muszę go jakoś już zacząć ograniczać. Ale to jest grubas naprawdę. Tutaj posadzone rączniczki. Strelicja. Zepsuty kot. Strelicja. Nikolaj. Tam zraszacze chodzą u sąsiada. Powiedz coś. Coś ty miał? Trawy. Tu miskant. Niby silver spina, ale to nie jest to. Arundodonax. Ja swoim cieniem zasłaniam. Trawa pampasowa, która rosła tam gdzie kanny. Przesadzona, myślałem, że nic z tego nie będzie, jednak coś tam puściło. No i z tej się bardzo cieszę, bo odżyła. Cała zmarzła, ale odżyła. Pamiętacie ją z ubiegłego roku? Kwiatostanami liśćmi sięgała tych tykw. Ponad
4 metry miał. Bacjoczki. Mamuśka zgniła. Odrosty żyją. Ten się jakoś tak dziwnie przekrzywił. Ale rośnie i jest sztywny. Tutaj kolejne bacjoczki. Maureli. Tutaj maureli mojej produkcji podwójny. Mimoza. Tu kolejny maureli odrost. W sensie maureli, który odrósł po podziale. To jest jedna odrost z jednej połówki. No jak widzicie. A tam jeszcze pielgrzan madagaskarski. W tych pniaczkach jeszcze posadzone są rączniki. Pozdrawiam Mardar. Przymalowane na ciemniejszy kolor. Tam miskant olbrzymi już zarasta. Nie wiem dlaczego. Zawsze w tym miejscu rośnie wyższy. I się zniża ku tamtej stronie. Jakoś tak dziwnie rośnie. Oczko mi się zmętniło, ponieważ karpie wypierniczyły mi doniczkę, w której były papirusy wariegata. No jakoś im się to udało przewrócić i woda się zasypiła. Plus jeszcze mój najukochańszy synek Antoś non stop coś tutaj topi w tym oczku. Nie dość, że piłki to tam jeszcze nie wiem, czy widać, na dnie leżą jeszcze grabki, a co chwilę coś tutaj pływa. Paprocie. Kolejny basio. Tu rabata paprociowa, paprociowo-kolokazjowa. Tam rośnie Musa textilis. W sumie jeszcze nie rośnie. Kolokazja mojito. Tam Caladium Propin de Blender. No kolokazje, dobra, już nie będę wymieniał, bo nie ma czasu. Funkie. Kolejne banany. Red Tiger od Wyszka. Tam nie chce mi się przechodzić. Spójrzcie jak wywaliła ta paproć. Ubiegłym roku była niższa, a wywaliła dlatego, że ja tutaj dwa razy wszystko przekopywałem z obornikiem kurzym. Zobaczcie co się stało. Przerosła tego basioka. Ale jeszcze basioczek sobie wyjdzie. Gunerka. Pomimo dwukrotnego oddzielania kłącza dosyć ładnie wygląda. Tutaj jest miejsce, widać cięcia. Jak widzicie, robię jej taki kompost. Mam tutaj dużo jedzonka, rośnie. W tym roku naprawdę wysokie kwiatostany. Naprawdę będzie ładna, jak te liście wyjdą ponad te, się rozłożą. Z roku na rok jest coraz ładniejsza. Choć byłaby już dużo, dużo większa, gdyby nie to oddzielanie odrostów. Ta włókowiec tarczowaty. Buk. Nawet buka mam, słuchajcie. Buk kolumnowy, odmiana Rohan. Tak jak ta kraina z Władcy Pierścieni. Ventricosum zielony. Tutaj posadziłem sobie te arbuzy. Tutaj drugi Musa Thompsoni. To jest hadziaraj. Parzydło leśne. Kwiotki. Tak się to prezentuje ogólnie.
Tak, już dzisiaj basenik rozłożony. Banany wokół basenu, jak urosną. Będzie fajny klimacik. Tu od Andrzeja Sopkowiaka Basio. Naprawdę ładnie się trzyma. Dużo odrostów. Helens Hybrid. Dwarf Cavendish. Już przekwitł rododendron. Tu ślimaki pożarły mi hortensję. Głównie dzięki ujrzeniu tych liści zdecydowałem się na kupno tych granulek, bo już mam dość tych ślimaków. Alpinia. Na okazję już pościnałem popalone liście. Poparzone. W sumie te też jeszcze można obciąć, bo już tak wiszą. Ale spójrzcie, już nowe zewnętrzne liście wyrastają. To jest alokazja Kuching Mask Kalidora. Tam znowu tabułkowiec. Tutaj kukulata poparzona. Odora. Nie wiem, dlaczego przerwało mi nagrywanie. Odora, czyli Venti tutaj. Portora. Brisbaneensis. Thailand Giant, moje siewyczki. Tutaj Philostachys Vivax. Troszkę go tutaj podparłem, żeby szedł prosto, bo przychyla się w tą stronę. Zmarznięty wypuszcza gdzie indziej liście. Tam gdzie nie wypuści, to to obetnę. Actinidia mini kiwi. Pierwszy raz w tym roku doczekam się chyba owoców. W tym roku jej nie obcinałem. Poprzednie dwa sezony była obcinana, no i chyba coś źle robiłem, bo nie kwitła. A teraz jest pełno pąków. Wszędzie. Czyli będzie dobrze. Tutaj nie pamiętam nazwy tego bambuska. On jest taki fajny, mały. I ma bardzo ładne liście. Wariegatki takie. Taki fajny. I tak to by wyglądało. Philodendron. Podwójnie pierzasty Tamatopylum bipinnatifidum. Jak już Zbyszek mówił, bipinnatifidum, czyli bipiripi. Już wypuszcza kolejny listek zewnętrzny. Wielkie paprocie porosły. Tutaj Philostachys aureocalius aureosulcata chyba. No, aureosulcata aureocalius. No. Od Grzegorza. Kalla etiopska, też od Grześka. Mam mnóstwo tutaj sadzonek od przyjaciół z wymiany. Aha, jeszcze tutaj cytrynka skierniewicka od Zbyszka. Właśnie niedawno zerwałem owoc, żeby sobie dojrzał na parapecie. A że i po to, żeby ruszyła w końcu z wypuszczeniem nowych pędów, bo do tej pory chciała tylko kwitnąć. Jak widać, tydzień, gdzieś tydzień po zerwaniu owocu zaczyna wypuszczać pędy. No i tak by to wyglądało na tą chwilę. Już się pomału wszystko zagęszcza.
jest ciepło, fajnie. Niech to zacznie w końcu rosnąć. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.